Kiedy mężczyźni i kobiety przestają rosnąć? Sześć minut. Kiedy mężczyźni i kobiety przestają rosnąć? Kiedy mężczyźni i kobiety przestają rosnąć? To pytanie pada częściej niż może nam się wydawać i jest często bardzo ważne dla rodziców. Przeczytaj dzisiejszy artykuł, aby poznać na nie odpowiedź. Rodzice często pytają pediatrów kiedy mężczyźni i kobiety przestają rosnąć. Zainteresowanie tym tematem zaowocowało licznymi badaniami, które biorą pod uwagę nie tylko kwestie genetyczne, ale również takie zmienne jak aspekty geograficzne i społeczno-ekonomiczne. Jeden z wzorców, który udało się ustalić podczas tych badań, wskazuje na to, że plec ma znaczenie. Ogólnie rzecz biorąc, dziewczynki rozwijają się wcześniej niż chłopcy. Już w okolicach 8 Roku życia moga pojawiać się u nich odmiany hormonów, które nie występuje u chłopców faz do 10. Roku życia. Taka różnica wynosząca około 2 lata wpływa na dalsze występowanie różnic w procesie dorastania. Właśnie dlatego w nauczaniu w okresie nastoletnim pojawia się moment, w którym różnice te stają się bardzo wyrazne pośród uczniów chodzących do jednej klasy. Wracają ja do klasy na początku nowego roku szkolnego i nagle wydaje się, ze przez wakacje urosły jedynie dziewczynki, a ich ciała znacza co się zmienili. Ich biodra sa bardziej zaakcentowane, a ich piersi sa wyraźniej zarysowane. Często w kolejnym roku to chlopcy wrócą do klasy po wakacjach z większymi mięsniami i stana się wyżsi od dziewczynek. Dlaczego rosniemy? Fakt, że ludzie rosną, stanowi część naszej ewolucji i rozwoju. To proces fizjologiczny, który pojawia się stopniowo. Gdy wydruzamy nasze kości, przybieramy na wadze i osiągamy dojrzałość. Najbardziej zauważalny skoki wzrostu pojawia się w pierwszym roku życia, między 5 a 7 rokiem życia, a później w okresie nastoletnim. Jest on znany jako skok wzrostu w wieku młodzieńczym i stanowi ostatni moment gwałtownego wzrostu u mężczyzn i kobiet. Światowa Organizacja Zdrowia WHO uznaje Zetrwa on od 10. do 19. roku życia. Etapowi temu towarzyszą inne zmiany natury emocjonalnej i fizycznej. Równolegle z przyspieszonym wzrostem kości pojawia się rozwój krtani. Z tego powodu glos staje się bardziej intensywny i głęboki. Oprócz tego mięsnie staja się lepiej zdefiniowane, a na organach pleciowych, twarzy i innych częściach ciała zaczyna pojawiać się owlosienie. Wydaje się, że w przypadku kobiet początek menstruacji wyznacza rytm, który stopniowo spowalnia. Od tego momentu rosna jeszcze od 2,5 do 5 cm. W tym okresie rosna wzwyz, chociaż nie każda kobieta kończy się wtedy rozwijać, to przynajmniej zbliża się do swojego maksymalnego wzrostu. Przyjmuje się, że kobiety przestaje rosnąć w okolicy od 14 do 16 roku życia. W przypadku mężczyzn granica tarysuje się między 16 a 18 rokiem życia. Co więcej, u mężczyzn okres wzrostu może trwać jeszcze dłużej. Niektórzy z nich rosną, chociaż raczej niewiele, do 21 roku życia. I zawsze o wiele wolniej niż w okresie dojrzewania. Rozwój masy mięsniowej trwa aż do 24 roku życia.